Cześć drodzy widzowie, ja jestem Bob Inwestycje, a w dzisiejszym materiale postaram Wam się opisać parę scenariuszów potencjalnych, które mogą się wydarzyć na Paryżu, które uważam, że ja będą. No i odpowiedzieć Wam na pytania, czy opłaca się aktualnie sprzedawać Paryż, czy opłaca się aktualnie w niego inwestować, co w ogóle się opłaca aktualnie robić na rynku z Steam. No ale przed tym wszystkim chciałem was zapytać na Discorda właśnie, gdzie zadawaliście te pytania, jest konkursik na 20 PSF kart specjalnie dla was, co tydzień w zasadzie jest robiony, więc farmcie sobie kaskę. Jakby ktoś chciał kupić, bo również może kupić. No i dobra, wracając do głównego tematu odcinka. Czy opłaca się aktualnie kupować w Paryż? Według mnie osobiście nie. Zapytacie się czemu? No bo nie mogę powiedzieć nie, bo nie i Koniec, no bo to by sensu nie miało. Według mnie nie opłaca się aktualnie inwestować w Paryż z jednego prostego powodu. Za 6 dni widzowie będziemy świadkami promocji na Steamie Halloweenowej. Nie do końca wiem, czy to będzie promocja na wszystkie gierki, czy tylko na jakieś horrory, ale będzie ta promocja. Co za tym idzie, że będzie ta promocja? Ktoś na pewno będzie sprzedawał się z jakieś inwestycji cs owych na rzecz jakichś gierek. No ale dobra, i ktoś mi powie zaraz tak, bo słuchaj, ja nie będę się wyprzedawał, to ktoś też nie będzie. Okej, okay, jak najbardziej, jest to możliwe. No jeżeli nie poczekamy sobie na tą promocję, to mamy kolejną promocję za niespełna miesiąc i jeszcze kolejną na koniec roku, więc spokojnie drogi widzu, na pewno ktoś przez te trzy promocje się wyprzeda na jakieś gierki, na jakieś FIFA, na jakieś coś słyszałem ogólnie, że promocja na FIFA jest zawsze pod koniec roku, więc na pewno znajdzie się jakaś ilość osób grająca w CSa która będzie chciała sobie kupić FIFA na promocji w sumie dajcie znać w komentarzu, czy wy będziecie jakąś gierkę kupowali na promocji, bo ja na pewno będę kupował i rzeczywiście najprawdopodobniej sprzedam jakiegoś skinka więc warto byłoby to teraz przygotować no, i dobra, kolejna rzecz. Supply. Promocja na Paryż trwała 106 dni. Co to oznacza? Oznacza to tragedię dla inwestorów. Czemu? Bo promocja na Antwerp trwała za to 68 dni, a na Sztokholm 49 dni. Jest różnica, widzowie. Z eventu na event te dni promocji po prostu sobie magicznie rosną. Co to oznacza dla nas? Że no jest tragedia. XD po prostu mogę tu napisać na te 106 dni. Zobaczcie, jaka to jest ogromna różnica. Wiecie, jaki Supply był tu a tu? Jest. No duży, zresztą to można zaobserwować po liczbach Jeżeli chodzi o Antwerp i zakończenie promocji w Antwerpie To było tutaj koło 600-700 tysięcy Jak się wylały, wylał ten supply A tutaj się jeszcze nie wylał Ten supply po prostu sobie lata Ostatnio to było 380 A ostatnio, czyli 3-4 dni temu A teraz jest 450 tysięcy Po prostu góra-dół, góra-dół Wchodząc w to sobie będziemy w stanie zaobserwować Że są blokady 13 tysięcy, 14 tysięcy No ja pierdziele Kiedy ta blokada ma zejść? Ktoś mi to powie Kiedy? Bajorderów orderów no, nie ma, po prostu no, ludzie którzy chcieli to kupić to kupili sobie I aktualnie supply, czyli supply zobaczcie sobie supply Jest dużo większy niż zainteresowanie Zainteresowanie graczy było i najprawdopodobniej na dniach, bądź na tygodniach, bądź nawet na miesiącach będzie się zmniejszać Czemu? No bo jest to zbyt drogie Porównując cenę Holokolmu, Antwerpu i Paryża holo To najtańsze były w Antwerpie w Sztokholmie, a w Paryżu? W Paryżu to możemy znowu XD napisać, ponieważ te hola są droższe o 3-4 razy niż w Sztokholmie i Antwerpie. Co to oznacza? Oznacza to, że naklejalność tych holo jest dużo mniejsza niż w Sztokholmie i Antwerpie. Co za tym idzie? Idzie za tym fakt, że jest mało kraftów. Jak jest mało kraftów, to te naklejki nie uciekają, a przybywają na ten rynek, ponieważ duża ilość osób otwiera te kapsułki. A co za tym idzie, jakie otwierają? że cena powinna teoretycznie lecieć w górę, ale z drugiej strony przez pryzmat tego, że jest duża otwieralność, to on do końca tak nie działa. Czemu? Bo jest również duży supply, duży supply, ogromny supply. Zobaczcie, jak mówiłem, że tu było 600-700 Antwerpu, legend oczywiście, tu są kandydaci, to jest inna sytuacja, to tak, w Antwerpii było tak, legend, 600-700 tysięcy kandydatów 250, pretendentów 250. A tu już mamy sytuację, że legend, czyli też dużo najprawdopodobniej ich jest, że jest tam pochowanych w magazynach i tak dalej, jest już 390 tysięcy. Gdzie ten Supply się nie wylał, tu jest 261 tysięcy, czyli już pobity o jakieś 11 tysięcy. Jeżeli Antwerp, i co ciekawe, Antwerp po wylaniu, to się jeszcze nie wylało. To po prostu tu sobie stoi, widzowie, stoi i czeka na sytuację wylania się. Czemu? No bo jakby miało lecieć w górę, to już by leciało. A czemu nie leci w górę? Bo najprawdopodobniej są ogromne blokady. Tutaj no takich ogromnych blokad nie zaobserwujemy jak w kandydatach, ale dalej są te blokady, dalej są te blokady, zainteresowanie jest średnie, a wręcz bym powiedział nawet słabe, jeżeli chodzi o buy ordery, czyli nikt w dużych ilościach tego nie chce na razie skupować, chociaż najprawdopodobniej no, w dużych ilościach, no dla mnie na przykład duże ilości to tam są wiecie setki, tysięcy, dla niektórych dziesiątki, a dla innych jeszcze tam sto to będzie duża ilość, nie? O, jest jak jest, tak? Zresztą jak ktoś chce inwestować w dużych ilościach, to daje bajordery, a nie kupuje wszystkie naraz, to taka też ciekawostka. No i właśnie, czy według mnie opłaca się aktualnie inwestować w ten paryż? Nie, nie opłaca się po prostu, będzie jeszcze dużo lepszych okazji. Co jest jeszcze warte do podkreślenia, jeżeli następny major, następny major, który będzie 17 marca, będzie widzowie, uwaga, będzie bestła, to inwestorzy Paryża mogą sobie jeszcze bardziej to większe XD napisać na czole po prostu, bo są w dupie. Cena Paryża będzie to tak, o. Jest! Kopenhaga następny major i... O, 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 jeszcze w dół leci, I je w dół. Czy Antwerp i Sztokholm zrobi coś podobnego? Mm, tak, ale nie do końca. Tak, poleci raczej w dół. Czemu nie do końca? Temu, że jest po prostu w dużo mniejszych ilościach niż ten Paryż. Kumacie, zobaczcie, tu pół miliona, 400 prawie tysięcy, 260 tysięcy. A sobie chociażby taki Antwerp w kapsule, jesteśmy w stanie zaobserwować, że rynek Steam oczywiście znowu nie działa. E, pomieli sobie, mieli, mieli i zobaczcie ilości.

No, widzowie, jest różnica? Jest ogromna różnica. A, w, a jak już jest mowa właśnie o inwestycji, to zastanówcie się, widzowie, czy wy nie wolicie sobie zainwestować z czasem w Antwerp lub też Stockholm? jak jest ten Paryż? Czemu? Bo ten Paryż co chwilę powoduje jakieś dziwne anomalie na Sztokholmie i Antwerpie, z powodu takowego, że ludzie ze Stockholmu wyprzedają się na rzecz Paryża, że ludzie z Antwerpu wyprzedają się na rzecz Paryża. A jeżeli Paryż sobie zanurkuje. Bo najprawdopodobniej sobie zanurkuje. To co? Ci ludzie zaczną wracać do Antwerpu i Sztokholmu ze względu na to, że mają bardziej limitowany supply. Co w ogóle się stanie, jeżeli będzie ten event z tłem? Bo jeżeli by był ten event z tłem rzeczywiście, to wiecie, co by się najprawdopodobniej stało? To by się stało coś takiego. Jest sobie ten Paryż, jest sobie. i góra po prostu, góra widzowie, bo byłoby duże zainteresowanie. Bo ej, Valve nie wydało kolejnego eventu z tłem. Co byłoby z Antwerpem i Sztokholmem? Najprawdopodobniej to samo co z Paryżem. Co by zrobiło lepsze procenty? Nie wiem, lecz się domyślam. Biorąc pod uwagę, że supply Paryża. Jest przeogromny, to nie jest ogromne, to jest przeogromne. Przy okazji, jak ktoś jeszcze słucha mnie, to zapraszam do wsparcia kanału. Bardzo fajne bonusiki, dużo fajnych odcinków. Ogólnie tutaj już możecie sobie zaobserwować, że już trochę odcinków zacząłem wrzucać. Dla wspierających, tak miał być jeden na tydzień, a koniec końców wyszło, że jest jeden na dzień, więc jest jak jest. Widzowie, zapraszam. A i właśnie, jak już jest mowa o Sztokholmie i Antwerpie i wsparciu, to zobaczcie to: drugie, trzecie, drugie. Trzecie, co to oznacza widzowie? Oznacza to po prostu, że system holo w Antwerpie jest dużo rzadszy. Że Antwerp był jako pierwszy event z systemem glitterów. Co to jeszcze oznacza? Oznacza to, że te glitery się najprawdopodobniej w antwerpie naklejały najlepiej. Czemu bo było coś nowego? Ludzie naprawdę ich musieli wykleić ogromne ilości. Czyli long termowo może się to okazać dobre. Tak samo Holo. Holo w Antwerpie są dużo lepsze niż w Sztokholmie, bo po prostu jest nowy system. Jak ktoś mi powie, jaki nowy system? Różowe, fioletowe. Fioletowe? różowe, różowe, fioletowe, zobaczcie, tu jest drugie tu jest trzecie, co to oznacza? Oznacza to, że jest po prostu to rzadsze, a jak jest to rzadsze, to jest tego mniej a jak jest tego mniej, to powinno być to droższe, czy tak jest? Tak jest w większości sytuacji, jeżeli chodzi o holo z Antwerpu, przecież niektóre holo są tak porównywalne cenowo no bo właśnie to jest to, jest to dlaczego Valve usunęło te folie, bo te folie wyglądały identycznie jak folie, zresztą jak, folie, jak papierki, zobaczcie, folia papierek Różnica cenowa? Ogromna! No, Także widzowie podsumowując odcinek, według mnie nie opłaca się inwestować w Paryż, nie opłacało się inwestować w Paryż i według mnie Paryż po prostu spowodował fajne sytuacje do inwestycji w Sztokholm i Antwerp. Jak opieramy się na faktach, to Sztokholm zrobił lepsze procenty na Buffie niż Paryż, to Antwerp zrobił dużo lepsze procenty niż Paryż na Buffie. Jeżeli chodzi o Steama to mogę Wam xd napisać, bo tak jak już Wam mówiłem Steama 13% prowizji, Buff ma 2,5% prowizji, jak ktoś patrzy na Steama to, to, no to gratuluję po prostu, gratuluję. Dajcie znać w komentarzu, co wy będziecie inwestować, co wy w ogóle o tym sądzicie. Trzymajcie się. No i cześć.